Witajcie na naszym nowym podcaście poświęconym innowacyjnej szkole. Dokładnie 251 lat temu powstała Komisja Edukacji Narodowej. Był to bardzo trudny okres dla Polski, bo była po pierwszym rozbiorze. Czy przypadkiem polskiej szkoły nie czeka teraz również rozbiór? Przyjrzyjmy się niżowi demograficznemu i zastanówmy się, jak on wpływa na funkcjonowanie szkoły. A może po prostu musimy ją przeformatować? Warto jest o tym rozmawiać i temu poświęcamy pierwszy odcinek naszego podcastu. Zapraszam do wysłuchania. Zanim zagłębimy się w tematykę nowej roli szkoły w lokalnych społecznościach, przyjrzyjmy się bliżej demografii. Polska stoi przed dużymi wyzwaniami demograficznymi. Do 2060 roku liczba naszych obywateli zmniejszy się o ponad 7 milionów osób. To oznacza, że szkoły będą miały masę wolnej przestrzeni, którą trzeba jakoś zagospodarować. Jak to zrobić rozsądnie? Kto powinien się tym zająć? Od czego zależy, czy dana szkoła zostanie zamknięta, czy po prostu przeformatowana? I jakie już teraz widzimy potrzeby lokalnych społeczności, które właśnie mogą być zagospodarowane przez zmieniającą się rolę szkoły? Jakich my chcielibyśmy edukować obywateli? Moim zdaniem, podstawą jest szczęście. Chcielibyśmy, żeby nasze młode pokolenia były szczęśliwe, dzięki temu będą zdrowsze, ale też. Będą bardziej innowacyjne. Wiemy to dzięki rankingom tworzonym między innymi przy wsparciu Organizacji Narodów Zjednoczonych, które wskazują w World Happiness Report, że kraje w pierwszej dziesiątce, takie jak Finlandia, Szwecja, Holandia, Szwajcaria, to są kraje, które jednocześnie są najbardziej innowacyjne. Zgodnie z Global Innovation Index. Warto do tego zajrzeć i zauważyć, jak ważny jest związek między tymi danymi. A z kolei wiemy wszyscy, że innowacja przekłada się na gospodarkę danego kraju. Polska niestety w tej kwestii ma dużo do zrobienia. W World Happiness Report. Jesteśmy w tym roku na 35 miejscu i również w trzecie dziesiące jesteśmy, jeśli chodzi o naszą innowacyjność, a naprawdę warto jest zadbać o to, by nasze dzieciaki były szczęśliwe, przez co bardziej innowacyjne. Wszyscy wiemy, że tradycyjne podejście do edukacji jest niewystarczające. Mówią o to dzieci, młodzież, mówią o to ich rodzice, mówią o to przedsiębiorcy i wreszcie widzą to też politycy. A więc, jak powinna się zmienić nasza szkoła? Niż demograficzny, który obserwujemy, de facto może się przysłużyć temu, żeby przeformatować ją tak, by służyła naszym potrzebom, by służyła wymianie międzypokoleniowej. Jak to zrobić? A oto kilka przykładów. Powinniśmy zadbać o to, by szkoły wspierały rozwój kompetencji przekrojowych dzieci i młodzieży. Mówiliśmy już o krytycznym myśleniu, o kreatywności, ale to też jest współpraca to jest też rozwijanie w sobie cech przywódczych to jest radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych. Te wszystkie cechy możemy wzmacniać u młodych ludzi w szkole, która pełni funkcję znacznie szerszą, która jest dla całej społeczności lokalnej. Jak to zrobić? Rozwiązania już możemy zaobserwować w naszym polskim środowisku. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy szkoły przyszłości to jeszcze. Będą szkoły, może powinna być wymyślona jakaś inna nazwa, ze względu na to, jak wiele funkcji budynek obecnej szkoły może pełnić. Bardzo ważne jest to, by spotykały się w szkole różne pokolenia. Umówmy się, że większość naszych dzieciaków nie. Mieszka na co dzień w domu wielopokoleniowym, są to tylko rodzice i dzieci, a z babcią-dziadkiem najczęściej nasze pociechy widzą, widzą się w związku ze świętami. Natomiast szkoła może zapraszać do siebie lokalne społeczności, na przykład uniwersytety III wieku, koła gospodyń. Mogą to być ogólnodostępne biblioteki. De facto możemy się posunąć jeszcze dalej z pomysłami takimi jak kursy, w których uczestniczyć będą zarówno dzieci, jak i dorośli. W wielu krajach wprowadza się przygotowywanie wspólne posiłków przez kilka pokoleń. To jest świetny sposób, żeby z jednej strony nasza młodzież, Doszłała nowy fach, jakim jest gotowanie. Natomiast to też jest sposób na to, żeby poznać się lepiej, poznać lepiej naszą społeczność. Dodatkowo możemy myśleć o szkole jako punkcie doradztwa oraz miejscu, w którym dorośli mogą skorzystać z kursów uczenia się przez całe życie. Na pewno takich kursów będzie nam potrzeba w związku chociażby z postępującą cyfryzacją, teraz wchodzącą w niemalże każdą sferę naszego życia sztuczną inteligencją. Dlaczego nie spowodować, żeby szkoła była miejscem, w którym uczą się nie tylko najmłodsi, ale wszystkie pokolenia? W związku z tym, że nasze społeczeństwo się starzeje. Absolutnie niezbędne jest to, żeby osoby, które przechodzą na emerytury, miały miejsce do spotkań. Dlaczego szkoła miałaby ich nie zaprosić do siebie? Kolejny wątek, moim zdaniem bardzo istotny, to jest otworzenie się szkół na osoby z niepełnosprawnościami. Taka inkluzywna szkoła to nie tylko pożytek dla osoby z niepełnosprawnością, Zyskuje na tym cała społeczność. I nasi najmłodsi od początku swojej edukacji uczą się, że jest to zupełnie normalne, że mają w społeczności osoby o różnych potrzebach, osoby o różnych talentach, z którymi warto się kontaktować i z którymi warto wzrastać. Budynki szkolne będą więc mogły pełnić rolę Centrów społeczności, nie tylko dla dzieci, młodzieży, ale też dla osób z każdego pokolenia. Ale co z szybko postępującą nowoczesną technologią? I tutaj przedstawiam Wam jeszcze jedną innowacyjną koncepcję, a mianowicie centrów Steam. Steam czyli um, science technology engineering art math czyli nauki przyrodnicze inżynieria sztuka i matematyka Uważamy, że najlepszym rozwiązaniem będzie, jeżeli w każdym powiecie powstanie takie centrum, które będzie zapraszać do siebie najmłodszych na kilka dni w ciągu miesiącu, tak żeby uczyć się bardziej Skomplikowanych treści. Takie centra będą możliwie najbardziej innowacyjne będzie nas na nie stać, bo będzie ich znacznie mniej niż lokalnych szkół. Natomiast te centra będą też miały nauczycieli, pedagogów przygotowanych do tego, żeby uczyć kilku przedmiotów jednocześnie. Tym samym nie będziemy się już pilnować 45 minut dla każdej lekcji, tylko lekcja będzie trwała tyle, ile wymaga tego dany eksperyment. Czy to jest laboratorium, czy to jest wyjście z dziećmi poza budynek szkoły, najważniejsze będzie to, żeby dzieci w innowacyjny sposób otrzymały wiedzę, mogły je same doświadczyć i mogły same wyciągnąć. Wnioski dla siebie. Dzięki temu właśnie ich nauka będzie bardziej efektywna i mocno do tego namawiamy. Przyszłość edukacji to więc szkoły pełniące rolę lokalnych centrów społeczności, służące nie tylko dzieciom i młodzieży, ale de facto wszystkim pokoleniom nie tylko osobom pełno, w pełni zdrowym. Ale też osobom z niepełnosprawnościami. Słowem mają to być włączające centra społeczności. Miejmy nadzieję, że nasi politycy odważą się na ten krok, bo zyskają na tym szczęśliwi uczniowie, przez co bardziej innowacyjne społeczeństwo, ergo szybciej rozwijająca się gospodarka. Przyszłość maluje się więc w bardzo pozytywnych barwach, ale niezbędne są zmiany, które trzeba przygotowywać już teraz. Niezbędne są konsultacje, niezbędne jest nasze zaangażowanie. Dzięki temu tylko uzyskamy szkołę, która będzie pełna szczęśliwych uczniów, co z kolei przyczyni się do naszej innowacyjności i szybszego rozwoju gospodarki. Do czego gorąco namawiam. Dziękuję za uwagę. Jeśli temat Was zainteresował, gorąco zachęcam do subskrypcji i do oglądania kolejnych odcinków. A swoje uwagi możecie zostawić poniżej w komentarzach.